Jedliście kiedyś chlebek naan? No to myślę, że coś takiego by Wam się spodobało. Będziemy potrzebowali mąkę pszenną, proszek do pieczenia, ciepłą przygotowaną wodę, kwaśne mleko, przyprawę, masalę, cukier, puder, sól, nasiona czarnuszki, ząbek czosnku, natkę kolendry, strąg jakiejś papryczki, chili zielonej, olej i masło klarowane. I w pierwszej kolejności musimy oczywiście posiekać czosnek, a liście kolendry odrywamy od łodygi, no i drobno kroimy chili, następnie przez mąkę, właśnie przesiewamy w sumie mąkę przez sito. Łączymy wodę, proszek do pieczenia, przyprawę masalę z jedną łyżką oleju, kwaśnym mlekiem, cukrem oraz szczyptą soli. Składniki dokładnie mieszamy, no i powinniśmy w ten sposób otrzymać dosyć elastyczne ciasto. No, powstałą masę trzeba dobrze wyrobić na desce i w razie czego, w razie potrzeby posypać mąką. Ciasto rolujemy w taką kulę i na wierzchu smarujemy olejem. Ciasto odstawiamy tak pod przykryciem w jakieś ciepłe miejsce na takie mniej więcej pół godzinki. No i po tym czasie dzielimy je na kilka części, posypujemy mąką, zagniatamy ciasto kolejny raz i układamy na tacce, przykrywamy jakąś taką folią spożywczą i odkładamy znów na takie 15 minut, żeby jeszcze troszeczkę nam sobie wyrosło. No a w międzyczasie na stolnicy możemy rozrzucić troszeczkę posiekanego czosnku, czyli czarnuszki oraz kilka tych listków kolendry. Na tym układamy kulę z ciastem i rozwałkowujemy, żeby właśnie te chili, czosnek, czarnuszka wsiąkły w to ciasto i te składniki mają się po prostu wkleić w strukturę ciasta. No i cienkie placuszki delikatnie z wierzchu skrapiamy wodą i układamy na takiej średnio rozgrzanej żeliwnej patelni. Pieczemy około 6 minut, no i po tym czasie możemy placek odwrócić, opiekać go z drugiej strony lub umieścić w jakimś takim mocno rozgrzanym piekarniku. Stopień oczywiście wypieczenia należy już samemu kontrolować, kto jak lubi wypieczony, natomiast sam placek powinien być rumiany z obu stron. Oczywiście kilka mocniej przypieczonych miejsc na placku to jest po prostu normalna sytuacja. Wszyscy, którzy lubią kuchnię indyjską, serdecznie polecam. Bardzo ciekawy taki deserek, smaczny, prosty jednocześnie w tej męskiej kuchni. Myślę, że wart zauważenia.